Dźwiękodzieło. Pierwsze ćwiczenie, naśladowanie samochodu, tak zwany lip rolls. Najpierw krótko i potem długo. Wdech. Starajcie się utrzymać luźne gardło. Starajcie się śpiewać to miękko, tak żeby nie było żadnych napięć w waszym głosie. Jeśli są to dla was już za wysokie dźwięki, to przestajecie śpiewać i czekamy, aż dźwięki będą dla was wygodne. Ostatni raz do góry i w dół. Pracujcie mocno brzuchem. Musicie poczuć ten dźwięk, że on idzie z waszego brzucha. Napiąć brzuch na wysokich dźwiękach. Staramy się jeszcze w dół. Głowa prosto, nie opuszczamy głowy. Jeśli są za niskie dźwięki, przerywacie. I ostatni raz. I kolejne ćwiczenie. Hi, he, ha, ho, hu. W dosyć szybkim tempie. Hi, he, ha, ho, hu. I na ostatnim dźwięku staramy się zrobić delikatne vibrato. Hi, he, ha, ho, hu. 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 Zwróćcie uwagę na każdą samogłoskę. Hi, he, ha, ho. Jeszcze troszkę. I w dół. Hi, ha, ha, ho, hu. 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 I ostatni raz.
I kolejne ćwiczenie. I, 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 i. Mówimy i. Starajcie się, żeby poczuć ten dźwięk, kiedy będziecie śpiewać, mocno dociskać brzuch do kręgosłupa. Na każdym dźwięku, krótkie dźwięki. I, 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 i. Każde i jest poprzedzone i. Ostatnie ćwiczenie na długiej skali. Będziemy zmieniać sylaby. Zaczynamy od sylaby nia. Nia, 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 nia. I na zakończenie tylko delikatnie mruczymy na swojej wysokości, na wygodnym dla Was dźwięku. To jest dobry masaż dla strun głosowych. Takie przyjemne mruczenie, musicie poczuć rozluźnienie w gardle. Absolutnie nie napinać strun, nie napinać tutaj gardła, nie podnosić krtani do góry, tylko bardzo luźno, jakbyście chcieli sobie ziewnąć i wydać przy tym taki głos. I dziękuję. Dźwiękodzieło.